Szczepan Sadurski, witam z Sydney. Jestem tu pierwszy raz w Australii, pierwszy raz w Sydney. Uczestniczę w festiwalu Pollard. A tutaj jestem, podziwiam te piękne widoki. Wcześniej tylko w różnych innych miejscach w internecie, na zdjęciach, a teraz jestem tutaj na żywo. Strykam zdjęcia. Jestem jednym z uczestników festiwalu Pollard, który w tym roku odbywa się w Melbourne. Przyjechałem specjalnie z Polski. Myślę, że jest bardzo sympatycznie. Mam nadzieję, że wszystkie inne festiwale też są bardzo fajne. Mnie się podoba. Cieszę się, że Polonia w Australii też ma coś takiego super. Coś, co naprawdę zapada w pamięci. Nie tylko Polonii w Australii. Myślę, że jest po prostu super. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to ja powiem. Oprócz tego, że jestem karykaturzystą, jestem też prezesem Partii Dobrego Humoru. A to jest nasza przenośna siedziba z papieru, która jest fotografowana na całym świecie przez członków Partii Dobrego Humoru. Ja to wymyśliłem, to jest moja inicjatywa, ale Wesoły Wyżowiec został sfotografowany już w ponad 430 miejscach świata. Był tu już pierwszy raz w Sydney dzięki Krzysztofowi Bajkowskiemu z portalu Boomerang Media, a dzisiaj jest też ze mną, fotografuje. Dzisiaj Wesołego Wieżowca, czyli który nazywa się po angielsku Happy Skyscraper. I co? I on sobie razem ze mną tak podróżuje. Był ze mną niedawno, między innymi w Nowym Jorku. Podróżuje po Polsce, po Europie, po całym świecie. Tym niemniej każdy może ściągnąć z internetu taki model, skleić, wziąć ze sobą gdzieś na wycieczkę, czy u siebie w miejscu, tam gdzie mieszka, stryknąć zdjęcie, wysłać do mnie i w ten sposób można zostać członkiem najbardziej wesołej partii świata, Partii Dobrego Humoru. Właśnie mamy nowy rok, więc chciałbym pożyczyć wszystkim czytelnikom portalu Boomerang Media i wszystkim, no, można powiedzieć, Polonii mieszkającej w Australii do tego roku, wszystkiego najlepszego w nowym roku ode mnie, od Szczepana Sadurskiego, karykaturzysty i prezesa Partii Dobrego Humoru. Po prostu dużo uśmiechu w nowym roku. Tego wam życzę.